Najważniejsze w Polsce, drugie w Europie, targi kolejowe Traco w Gdańsku stały się okazją do rozmów o roli kolei jako głównej gałęzi branży transportu wspierającej zrównoważony rozwój. Sądzę, że zachęci to również inne firmy, inne organizacje do tego, żeby zastanowić się, w jaki sposób wpisywać zrównoważony rozwój w swoją strategię, przekładać na swój model biznesowy, no i następnie analizować, wdrażać i próbować również wspólnie z innymi organizacjami tę ideę akceptować. Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz pierwszy zagościło na targach, które skupiają sektor kolejowy. Debatowano o wpływie towarowego transportu kolejowego na otoczenie. Bardzo ważny element, aby wpasowywać się w potrzeby danego klienta, lokalnego przewoźnika, aby te produkty były dopasowane do potrzeb i aby myśleć także nie tylko o samym taborze, ale także o bezpieczeństwie, o automatyce na kolei, o zintegrowanych systemach sygnalingu. Zrównoważony rozwój to dbałość o interesy i zadowolenie każdej grupy interesariuszy spółki. Każda decyzja jest analizowana w kontekście jej wpływu nie tylko na rozwój biznesu i zysk finansowy firmy, ale także na utrzymanie miejsc pracy, otoczenie środowiskowe, lokalne społeczności czy współpracę z partnerami biznesowymi. Bardzo angażujemy się w rozwój również tych środowisk, w których funkcjonujemy, w rozwój środowisk lokalnych, miast, w których są nasze zakłady i krajów, w których realizujemy naszą działalność. Wspieramy inicjatywy, które są ważne dla dobrostanu mieszkańców. Z drugiej strony patrzymy bardzo uważnie na to, jakie są potrzeby naszych pracowników. DB Cargo we współpracy z Deloitte Advisory podało szczegółowej analizie generowane przez siebie wielowymiarowe efekty w polskiej gospodarce. W trakcie spotkania po raz pierwszy przedstawiono kompleksowe podsumowanie wpływu działalności spółki na jej otoczenie w 2016 roku. Jako Deloitte doradzaliśmy w firmie DB Cargo Polska zmierzyć, zrozumieć jej wpływ na otoczenia ekonomiczne, społeczne i środowisko naturalne. Dlaczego takie analizy mają sens i są potrzebne? Z bardzo prostego powodu. Firmy wtedy po pierwsze mogą zrozumieć sposób swojego oddziaływania, tego pozytywnego, ale też czasami oczywiście wywierając negatywny wpływ na otoczenie, ale przede wszystkim te informacje służą dobremu zarządzaniu. Zarządzaniu, które opiera się na długoterminowym myśleniu o wzroście zarówno biznesu, firmy, ale też o tej wartości dodanej w otoczeniu społecznym i minimizacji wpływu na środowisko naturalne. Analiza potwierdziła istotny i pozytywny wpływ DB Cargo na otoczenie, w którym prowadzi działalność biznesową. Nakłady ponoszone przez spółki DB Cargo Polska na zakup materiałów i usług od polskich dostawców dają niebagatelny impuls polskiej gospodarce. W pierwszym dniu targów DB Cargo Polska SA została doceniona i otrzymała nagrodę Firma Kolejowa Odpowiedzialna Społecznie 2017 za zaangażowanie pracowników w działalność społeczną oraz wzorowy sposób komunikacji.